Do sklepów trafia całkowicie nowa konstrukcja modelu lokomotywy SP45 w skali H0 w malowaniu z epoki piątej w barwach PKP. Wzorem dla modelu PIKO jest należąca do kolei państwowych elektryczno-spalinowa lokomotywa rozwijająca prędkość do 120 km na godzinę. Skonstruowana była z przeznaczeniem dla pociągów pasażerskich oraz pośpiesznych. Ta lokomotywa w czwartej epoce w ruchu dalekobieżnym docierała do Berlina jako Ost-West Express oraz Berolina. Model posiada liczne szczegóły i ponad 20 zamontowanych części. Perfekcyjnie odwzorowane wyposażenie dachu w każdym szczególe zgodne jest ze wzorcem. Wzrok szczególnie przyciągają fototrawione osłony dające wgląd na wentylatory. Dodatkowo na dachu zamontowane są uchwyty i pomosty. Kolejne zamontowane części to poręcze, gniazda, przewody ciśnieniowe oraz sprzęgi. Detale te wpływają łącznie z dokładnie odwzorowanymi zderzakami i lampami na perfekcyjny wygląd przodu modelu. Grawerowane wózki z systemem resorowania również wiernie odwzorowują oryginał. Lakierowanie oraz nadruki są także bez zarzutu, a wyrazistość przejść dobrze oddaje oryginał. Model wyposażony jest także w gniazdo krótkiej kinematyki sprzęgu NEM-362. Oba wózki posiadają po jednej osi wyposażonej w gumki przyczepnościowe zwiększające siłę ciągu. Lokomotywa wyposażona jest w płytkę z gniazdem dekodera Lux22. Wszystkie cyfrowe funkcje można uzyskać dzięki odpowiedniemu 22-pinowemu dekoderowi PIKO. Doposażenie w funkcje dźwiękowe jest także bezproblemowe, po zamontowaniu głośniczka oraz odpowiedniego dekodera. Automatycznie, w zależności od kierunku jazdy, włączają się trzy reflektory czołowe lub światła końcowe. Światła końcowe można oddzielnie włączać i wyłączać. W modelu SP45 podświetlanie kabiny maszynisty może być również niezależnie włączane. Model SP45 PKP wyróżnia się wykonaną z metalu w technologii wysokociśnieniowego odlewu ramą oraz cichą i równą jazdą. Doskonałe właściwości jezdne, a przede wszystkim możliwość ekstremalnie wolnej jazdy, lokomotywa zawdzięcza także pięciopolowemu silnikowi z dwoma kołami zamachowymi, dając możliwości idealnego, realistycznego przyspieszania, jak i zatrzymywania. SP45 PKP zalicza się nie tylko w Polsce do prawdziwych klasyków, ale dzięki wieloletniej służbie także na terenie Niemiec jest dla miłośników epoki czwartej bardzo interesująca w temacie Deutsche Reichsbahn. Lokomotywy te między innymi ciągnęły składy regionalne do Frankfurtu nad Odrą, a także w połączeniach międzynarodowych do Berlina. Lokomotywy tego typu można było spotkać także w składach towarowych. Przez szerokie zastosowanie lokomotyw SP45 w PKP stały się one chlebem powszednim na polskich szlakach, a także w ruchu międzynarodowym między Polską a Niemcami. O oryginale stanowiącym wzór dla modelu zainteresowanym modelarzom firma PIKO może udostępnić ciekawe materiały.